Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Jacas. Witam was na moim kanale, lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem na mapie Papenburger Map. Mamy tu już dużo rzeczy zrobionych, znaczy się w sumie zasianą na jednym polu trawę i rzepak na drugim. No i co? Zresztą sobie lecimy. Przywinęliśmy na wrzesień. Już możemy teraz więcej właśnie zasiać. Możemy jeszcze pszenicę i jęczmień. Tak, bo tutaj nas więcej nie obchodzi, to dzisiaj zasiejemy sobie trochę pszenicy, trochę jęczmienia. Rzepak już mamy duże pole. Owies w marcu i kukurydzę też. To będziemy potrzebowali tam do robienia karmy. Także dobre, co lecimy tutaj z pszenicą najpierw. Później chyba te pole obok tutaj. Ta 96 najwyżej zasiejemy jeszcze też pszenicą. A później 40. 40. Oj, trochę nam zniosło. Tak, później będzie 40 i 69 damy jęczmieniem. Byśmy kukurydzę dali na 34. O tam, na tych innych zobaczymy jeszcze. No duże te pola tu kurczę strasznie. Dlatego te maszyny takie muszą być. Niestety. Jak widzicie, trochę kasy przybyło, ale sprzedaliśmy dwa landy. Te landy tam dosyć daleko były, więc na razie tak byśmy z nich nie korzystali, a jak będziemy kupować coś to bliżej siebie bardziej, a tam jednak było dalej. No i misje też trochę porobiłem. To jest fajne misje, bo na tych dużych polach misje się bierze kurczę na opryski i 100 tysięcy wpada. Także pasuje. Czy trochę tutaj żeśmy sobie zarobili. No tutaj chyba to jedno i to drugie pole właśnie damy pszenicę, żeby dwa były. Tam później damy jęczmień, później na wiosnę owiec, kukurydzę i chyba będzie wszystko. Kurczę, klas już prawie 7 godzin ma wyjechane. Tyle orki tutaj było. No to i tak jeszcze nie wszystko w sumie.
to nie wiem, takie plamki się tu robią, po czym to? Wygląda jak na więzieniu, ale to takie dziwne. To tu przyniesiemy, czy co? Nie wiem, tylko tak wygląda dziwnie. Okej. Kurde, ta pszenica trochę tutaj widzę spierdziela. Nie starczy cały zbiornik. Trzeba ci kupić i doładować na gospodarstwie. Żebym tu krzywo pociągnął. Sakra. Trzeba tylko macie piesa odpalić. Wyrównać. Ale to dopiero się zrobiło. Pierdolę. Nie wiem, czemu on mi nigdy nie wyrównuje tak od razu ładnie. Dobra, ale powinno chyba go wyrównać tu. Kurwa, co ja robię? Czemu to się odczepiło do chuja? No, to chyba nie chwyciło. Cofniemy, dosiejemy.
Zawsze to parę kilo więcej. Dobra, mamy to. Tu jeszcze ile? Raz, dwa, trzy, pięć przejazdów. Ale my tutaj co ewentualnie zrobimy? Z trzy jeszcze. I będziemy mieli ziaren. No niestety. Nie to się wcisło, to miało być. Na ten nam starczy. Ciekawe, czy na ten następny starczy. Nie wiem, czy może od razu nie jechać i doładować sobie tych ziaren. Nie, kurczę, starczy. Coś nawet na dwa przejazdy powinno wystarczyć, teoretycznie. To było 350 litrów, jest 220. Czyli tam powiedzmy po 100 parę idzie na przejazd. Dwa przejazdy, bo ten jeden już tam odmiedzy zrobiony jest. Tu jeszcze dwa tylko. A więc zabraknie. Niestety. Mogłem jechać od razu. Jeszcze kawałka tam nie dosiałem, no.
Kupujemy od razu. Z tego co pamiętam, to tu chyba taniej wychodziło. Kupujemy dwa od razu. Ten. Ale fuks. Styk się udało. To musimy przez Gospę przejechać, bo tam przejedziemy niestety. Nam się tam przebudować. Zrobić taki wjazd jak tutaj. Tam też. Tam jest drogi, kurczę, nie mamy akurat wjazdu. Tutaj taką na wprost, na przestrzeń, trzeba będzie taki większy zrobić wjazd, żeby można było śmiało wyjechać. Tak nie pomyślałem trochę o tym. Nie zrobiłem. Ojej, co zrobiłem? Czemu to mi wysypało? Czy to miało mi załadować, kurde? No, bo pod jednym klawiszem jest przypisane. Okej, trzeba będzie to zmienić. Dobra, jeszcze jedno. No i dobra, mamy to. Lecimy z powrotem na pole, dokończyć ten kawałek pszeniczki. To było te pole, nie tamto. Fajnie, że włączyłem. Spoko. Dobra, to mamy, to jeszcze tutaj ten kawałeczek przejedziemy i to pole będzie już gotowe. No co tu? Nie chwyci. Delikatnie. Nie chwyciło. No to dosłownie delikatnie. Dobra.
Mamy jeszcze tutaj ten kawałeczek. Dobra, tu obok też miała być przyniczka. Lecimy od razu w tę stronę. No i dobra, lecimy dalej. Co to, taka górka? O kurde. Nawet nie wiedziałem. Okej. No to sobie pojedziemy na dół, pójdziemy do góry, akurat tego klina tu złapiemy. Będzie lepiej do odkręcania się. No jakoś lewo jeżdżę, masakra. Normalnie masakra. Okej, tu nie przejęcia. To sobie zrobimy tutaj teraz, o.
Ten kurde mały klinek tu. No, chwilę, moment, zaraz dwa pola będą zasiane. Resztę sobie tam zasieję poza odcinkiem, nie będę was tutaj zanudzał z samego siania, to bez sensu. A w sumie to jeszcze tylko dwa pola sieję jęczmieniem, no bo nic innego i tak na razie nie mogę siać. Więc tylko to będzie jęczmień. No później co, będę już trochę przewijał, więc pewnie kolejny odcinek będzie z zielarstwa. Jo, będzie chyba z koszenia trawy jak dojdzie. Tylko trawę jak zrobimy, to już będzie można pierwsze owieczki kupić. Niech już tam nam robią wełnę, bo chcę kupić przędzalnię. Chyba że przędzalnię kupimy tą gotową, nie wiem czy tu jest na mapce. Akurat na tej. Wiem, że z tego fajny hajs idzie zarobić. A później tam, nie wiem, te ubrania. Tam w jakiejś innej fabryce. Właśnie chcę w to pójść na razie na początek, żeby jakiś hajs zarabiać. I to, że milion mamy, to to moment zejdzie nam, podejrzewam. O, gdzie ja przyjebałem? Gdzie? Serio, kurwa. Bo tutaj jeszcze trochę maszyn mamy do kupienia. Tutaj na tej mapie nie ma żadnych na przykład znajdziek czy coś, żeby sobie to robić. No ale pola są większe, co to gdzieś to w miarę rekompensuje, że no te misje są kurde droższe. Tylko też nie cały czas chce się robić te misje, owszem. Zresztą no tutaj najpierw trzeba rozbujać trochę gospodarkę. Moje krówki i świnki chcemy trzymać, ale żeby wszystko trzymać, to to trzeba narobić i trawy, i TMR-u. Ale dzisiaj jeżdżę jak najebane, nie? No już większość pola chyba jest zrobiona, chociaż może nie. Ale z 50% będzie. Z takim sprzętem kurde idzie robota w miarę ładnie.
czekał. To znowu ziarno nam się kończy. Oliwa, to raczej coś nie damy rady. Pierdolę, krzywo. Kurwa, jeszcze mijaka. Nie, nie, dzisiaj kurwa nie jest mój dzień, kurwa, na jazdę i w ogóle na nic. Sieć na GPS-ie trochę tutaj wyrówna to wszystko, bo tu jest kurwa dramat. No to kurwa wyrówna. Teraz będzie robota szła. Ganz gotego. Jeszcze parę przejazdów jest, to jednak wystarczy do wziarek, ale jedno w dół, jeszcze w górę i w dół powinno. Chociaż widzę, że niekoniecznie. Także lecimy po ziarenka. Już widzicie, trochę sprzętu stoi. Już powoli kompletuję. No ale jeszcze brakuje jakichś tam kultywatorów. Jeszcze w sumie jednego dużego jakiegoś. Coś do oprysków jeszcze. No jeszcze parę rzeczy brakuje. Nie jestem tutaj tak w stanie szybko powiedzieć co, ale jeszcze parę rzeczy było. Jakaś ładowarka chyba? Czy chciałem kupić? $600 podać, to starszy. Także tutaj jeszcze trochę sprzętów potrzebujemy. Jakieś te... przyczepa do zbierania bel, znaczy się kostek, bo kupiliśmy kostkarkę. Także no jest trochę jeszcze tych rzeczy, których tu brakuje. Ale będą jaja jak nie starczy. Nie no, może nie, może starczy.
Kurde, to jeszcze trzeba będzie rolować to wszystko. Sakra, chyba to trochę pola, trochę kurde duże na sam początek. Chociaż te rolki, one duże, to tu jak wpadnę, to raz, raz, raz i będzie po zawodach. I coś tak patrzę, że tych ziaren raczej nie starczy. No nie starczy, że to zrobię. Kurwa, dwa przejazdy. Ten, tamten, jeszcze na dwa zabrakło. Albo na trzy. Kurczę, no braknie, no. Braknie nam trochę tutaj, no. Jeszcze jeden przejazd. Będzie po zawodach. Dobra, najwyżej tutaj dosiejemy tą resztkę i będziemy kończyć, bo to już tak kurde ponad 35 minut samego siania. Już trochę dużo jest. Także dosiejemy to, ja sobie resztę tutaj topole i jeszcze jakieś dwa inne zasieję owsem, a resztę tutaj jeszcze co tutaj, jeszcze wałowanie tutaj, no to też poza odcinkiem na spokojnie. Także co, w tym odcinku by to było wszystko, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jeżeli podobało się, zostawcie łapkę w górę. O, tu jeszcze chwastownik, chyba to zajebiście. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście kto ma chęć, może subka zostawić. Będzie mi bardzo miło. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć tam, hej!